W dzisiejszym wydaniu Kroniki. Konwencja wyborcza PiS bez Zbigniewa Ziobry. Kolejne spotkanie agenta Tomka z udziałem Marcina Wolskiego. Powiatowa Konwencja Wyborcza Prawa i Sprawiedliwości zgromadziła na sali klubowej Domu Kultury kilkadziesiąt osób, członków i sympatyków tej partii. Spotkanie rozpoczął szef powiatowych struktur PiS, wicestarosta, jednocześnie kandydat na posła Andrzej Lenart. Po krótkim przedstawieniu swojej osoby kandydat omówił program wyborczy partii, w którym nie brakuje krytycznych uwag pod adresem rządzących. Podczas konwencji zaprezentowała się także Danuta Leśniewicz, radna i członek zarządu powiatu, również kandydatka do parlamentu z listy PiS. Jednak głównym i niewątpliwie najatrakcyjniejszym punktem tego spotkania miała być obecność na konwencji byłego ministra sprawiedliwości i eurodeputowanego Zbigniewa Ziobry. Niestety, pan poseł nie pojawił się na spotkaniu. Podobno z przyczyn obiektywnych, co spowodowało pewne rozczarowanie wśród obecnych na sali osób. Ale jak zapewnił Andrzeja Lenarta w rozmowie telefonicznej, na pewno do Końskich jeszcze przed wyborami przyjedzie. Już po raz drugi z potencjalnymi swoimi wyborcami spotkał się w Koneckim Domu Kultury kandydat na posła z listy Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Kaczmarek, czyli agent Tomek. Tym razem jednak wspierało go dwóch znanych autorów i artystów, związanych obecnie z Gazetą Polską. Pisarz, satyryk i publicysta Marcin Wolski oraz autor i wykonawca pieśni i piosenek Paweł Piekarczyk. Stara zgraja szczęśliwym trafem, bez głów, bez planów, za to z rozmachem. Do żłobu tłoczy swe tłuste cielska idzie Platforma Obywatelska. Do sądu złodziej śmiało ucieka, bo wszak korupcja prawem człowieka. Czar PRL-u wraca do formy, wdzięczni jesteśmy członkom z Platformy. Zwrot w dyplomacji to rozdział drugi. Od dziś będziemy świadczyć usługi dla Władimira i dla Angeli. Czas na kolanach iść do Brukseli. Szef MSZ-u ma już kaganiec. Śląski Pomorze weźmie Germaniec. Trzeba wywłaszczyć polskiego chłopa. Wiwat Platforma! Wiwat Europa! Angela z Eriką ręce zaciera, by na wschód ruszyć tropem Führera, a za nią ziomków procesja tłumna. Wiwat Platforma, piąta kolumna, za towarzysza Tuszka zdarowie, piją Gazpromu oligarchowie. Władimir Putin pijany śpiewa, nucie herbudzie, tak za Breżniewa. Odwrót z Iraku, z Afganistanu, Osama śmieje się spod turbanu. I trochę prawie mi popsuli tę piosenkę, nie? Taki sojusznik jak Tusk się przyda, wiwat Platforma i Al-Kaida. Koniec z lustracją, koniec rozliczeń, dla konfidentów to koncert życzeń. Od dzisiaj wszyscy jesteśmy święci, wiwat Platforma! Konfidenci. Niech żyje wolność, ćpun na wagarach, łbem durnym kręci w dymu oparach. Całkiem legalnie ćmiąc porcję zielska, wiwat Platforma Obywatelska. Niech żyje miłość, rusza parada, z prośnych pedałów cała gromada. Gdzie się bezwstydnie wśród publiczności, to dar Platformy. Triumf wolności. Gdy będziesz wrzucać głos swój do urny, elektoracie, wyborco, a chcesz być sługą Niemca i Ruska, dalej popieraj Donalda Tuska. Marcin Wolski natomiast zaprezentował publiczności kilka ze swoich najnowszych wierszy, zarówno poważniejszych, zmuszających do refleksji, jak i tych mniej poważnych, o zacięciu satyrycznym. Zwracam się do was z tej mównicy, drodzy koledzy satyrycy.
Wszak mamy sytuację trudną. Ogólnie biorąc, jest zbyt nudno. I każdy, patrząc w koło, przyzna, miały być cuda, jest szarzyzna. Nie ustawiono na pręgierzu pisiaków utytłanych w pierzu. Jak złamać dziobrę twardy zgryz, gdy został z niego i na dysk twardy. Miller się skończył, każdy przyzna, no teraz się może odżywa, jako polityk i mężczyzna. Biedny już leper z broną nie lata, Giertych w mundurku adwokata, Gad Gadzinowski dziennikarzem, Kwaśniewski wybrał azyl w barze, a Partia Kobiet szanse duże jedynie w tańcu ma na róże. Zniknęli barwni, są nijacy, ledwie różniący od tapety. Już Jana Marii nie zobaczysz. Jest żona? Wstyd się śmiać z kobiety. W mediach nastroje minerowe, gdzie spojrzysz pielmo kontaktowe. Choć z drugiej strony, bądźmy szczerzy, może przesadzam, moi złoci, gdy bój z korupcją się piterzy. I Sejm się pięknie palikoci. Wnet śmiech wybuchnie z głupiej miny, gdy jakiś trefniś żart wyłuska, że gdy pozbyto się schetyny, rząd już się zmieści do pół Tuska. Po zakończeniu spotkania można było zakupić powieści, zbiory wierszy Marcina Wolskiego oraz otrzymać autograf autora.